Partii Razem, Inicjatywy Polskiej oraz Komitetu Obrony Demokracji. Witamy przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, witamy przedstawicieli innych ugrupowań, wszystkich tych, którzy postanowili dzisiaj tutaj przyjść i zaprotestować przeciwko temu, co się wydarzyło wczoraj w Sejmie, przeciwko temu, co się od kilku dni dzieje w kraju. Szanowni Państwo, wczoraj pod osłoną nocy doszło do złamania podstawowych zasad demokracji. Została złamana zasada jawności obrad Sejmu. Zostały złamane zasady dostępu opozycji do prac parlamentarnych. Najważniejsza ustawa w roku, najważniejsza ustawa budżetowa została uchwalona w chaosie. Zapraszamy bliżej. Zapraszamy bliżej do nas. Witamy policję. Zapraszamy. Witamy panów policjantów. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagra i że praca operacyjna będzie dobrze przebiegać. Ustawa, od której zależą renty i emerytury, ustawa, od której zależą wypłaty dla urzędników, została wczoraj uchwalona z naruszeniem prawa, została wczoraj uchwalona w chaosie. Nie zgadzamy się na to, dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy, ponieważ nikt nie stoi ponad prawem, nie zgadzamy się na dyktaturę większości. Nie zgadzamy się, aby dyktatura większości zastępowała demokrację. Nikt nie stoi ponad prawem! 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 PiS pokazał, że ma w głębokim poważaniu nauczycieli, kobiety oraz górników. PiS pokazał wczoraj, że ma w głębokim poważaniu prawo obowiązujące w Polsce. Powiedzmy sobie wprost, że PiS wczoraj dał w zęby państwu polskiemu. PiS popsuł wszelkie standardy, jakie w tym kraju obowiązują, jakie były wyprowane przez 30 lat. Precz z Kaczorem, dyktatorem! Precz z Kaczorem, dyktatorem! Precz z Kaczorem, dyktatorem! Precz z Kaczorem, dyktatorem! Nie zgadzamy się na wygaszenie demokracji. Nie zgadzamy się na to, żeby żyć w kraju, który się upodabnia coraz bardziej do Białorusi i innych byłych wschodnich republik radzieckich. Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Wczoraj w nocy wypowiedział wojnę. Wojnę demokratycznemu państwu prawa. Wojnę Polkom i Polakom. Wojnę społeczeństwu obywatelskiemu. I on się już nie cofnie, ale także my się nie cofniemy. My już nie odpuścimy. Nie odpuścimy walki o nasze prawa i nasze wolności. Przez ostatni rok Prawo i Sprawiedliwość z Kaczyńskim i jego pałkarzami dokonali całkowitej dewastacji naszego kraju. Zniszczono Trybunał. Zniszczono nawet lasy. Zniszczono nawet stadninę koni. Skłócono nas z Europą. Tak dalej po prostu być nie może. Trzeba powiedzieć kiedyś dość. Musimy się zjednoczyć i musimy trwać zjednoczeni w tym proteście, dopóki oni nie odstąpią. Bo oni są teraz tam, gdzie stało ZOMO. A my jesteśmy tu, gdzie jest prawdziwa Polska. Polska europejska, radosna, demokratyczna, Polska obywatelska. I mimo dzielących nas różnic i wartości, musimy się zjednoczyć, musimy trwać tak jak trwamy we wszystkich miastach w Polsce. I te demonstracje będą trwały. Nie wygasną, nie odpuścimy i zwyciężymy. Damy radę! Damy radę! Damy radę! Damy radę! Damy radę! Damy radę! Wolność! Równość! Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja! Tutaj zostało zapisane, że wszyscy jesteśmy równi. Tutaj zostało zapisane, że wszyscy jesteśmy wolni. Tutaj są zapisane wszystkie nasze podstawowe prawa, nasze wolności. Wolność słowa, wolność zgromadzeń. O to wszystko dzisiaj musimy walczyć. O to musimy się bić. Musimy bronić naszych podstawowych praw. Ale szanowni państwo, jest jeszcze ktoś, kto też obiecał, przysięgał, że będzie stał na straży Konstytucji, że będzie bronił naszych podstawowych praw, że będzie stał na straży naszego wspólnego domu, któremu na imię Polska. Panie prezydencie, gdzie pan jest? Gdzie pan jest, panie prezydencie? Gdzie jest Duda? 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 Ze złodziejami, którzy przyszli dzisiaj okraść.
okraść nasz dom, nasz wspólny dom, któremu na imię jest Polska. Przyszedł razem z nimi nas okraść z naszych podstawowych praw, z naszych podstawowych, z naszych wolności. My tego nie oddamy. Będziemy bić się, będziemy walczyć o nasze podstawowe prawa. Tu nie jest, nie na Nowogrodzkiej, ale tu! Tu jest Polska! 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 Wczoraj widzieliśmy to, co działo się w Sejmie. Widzieliśmy, jak wygląda Sejm po roku rządów PiS-u. Widzieliśmy ostatni raz. Czy wyobrażacie sobie sesję Rady Miejskiej bez dziennikarzy, bez transmisji, bez możliwości wyjścia, udzielenia wywiadu przed salą sesyjną? Ale takie media mają zakazy od 1 stycznia. Już dziś Sejm jest dla dziennikarzy zamknięty. Od tego wszystko się zaczęło. Później był budżet. Wyobraźcie sobie budżet. Prezydent w Radzie ma większość. Schodzimy do piwnicy i uchwalamy budżet. Mało tego, możemy go uchwalić dzisiaj. Ja mam wiceprzewodniczącą Rady, a resztę podpisów się zbierze. Co to za problem? Można robić wszystko. Wyobrażacie sobie, że będziemy wychodzić do sali, która jest w innym budynku i tam dziennikarze będą mogli z nami rozmawiać? To jest niepojęte. Dali radę. To jest zaprzeczenie tego, co robiliśmy przez ostatnie 26 lat. To jest zaprzeczenie tego, przeciwko czemu protestowali górnicy Wujka. Wczoraj mieliśmy tą rocznicę. To jest zaprzeczenie temu, o co walczyli ludzie z pierwszej Solidarności. Ale 13 grudnia, ja jeszcze pamiętam, wszyscy krzyczeli: zima wasza, wiosna nasza! 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 Proszę Państwa, wczoraj w nocy opadły ostatnie, jak gdyby, pozory. Wszystko zostało odrzucone. Najpierw wyrzucono posła, którego myśmy wybierali. Najpierw jednego, może potem 10. Wyrzucono i złamano prawa na naszych oczach. Na naszych oczach przeprowadzono pseudo zebranie Sejmu, na którym dokonano pseudo uchwał. To jest po prostu rzecz niewiarygodna. Pamiętajcie, dzisiaj na sali sejmowej siedzą nasze koleżanki, nasi koledzy, posłowie, wybrani naszymi głosami. Siedzą dla nas, bośmy ich wybrali, bo chcą bronić demokracji. Musimy być solidarni z nimi, musimy być z nimi razem. A więc to słowo i to hasło, solidarność, jest teraz najważniejsza. I krzyknijmy: solidarność! 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 Na naszych oczach Polska przestaje być państwem wolnym i demokratycznym. Przestaje być państwem, gdzie są wolne media. W imieniu Komitetu Obrony Demokracji chciałbym Państwa serdecznie pozdrowić. Cieszę się, że przyszli tutaj obywatele, wolni obywatele Rzeczypospolitej. Bardzo się cieszę, że przyszli tutaj przedstawiciele różnych partii politycznych, opozycji demokratycznej. Liczymy na to, że zarówno obywatele Rzeczypospolitej, jak i przedstawiciele partii demokratycznych wspólnie będziemy mogli się skupić na walce z prawem i sprawiedliwością. Bądźmy razem! Wolne media! 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 Jesteśmy tutaj, bo jesteśmy solidarni z tymi, którzy wczoraj całą noc spędzili pod Sejmem. Z tymi, którzy są dzisiaj pod Pałacem Prezydenckim. Z tymi, którzy nie chcieli wczoraj wypuścić posłów Prawa i Sprawiedliwości z Sejmu. I z tymi, którzy zostali pobici przez policję, ponieważ Jarosław Kaczyński spieszył się do domu. Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie, solidarność naszą bronią.
dopóki my żyjemy, dopóki my walczymy, póki jest nadzieja. Nie poddawajmy się, nie dawajmy się oszukać, nie dawajmy się wpędzić w jakieś poczucie winy. To, co robimy, jest dobre. To my dzisiaj stoimy po właściwej stronie. To my dzisiaj bronimy demokracji i będziemy jej bronić, bo ona należy do nas wszystkich. To państwo należy do nas wszystkich, ono nie należy tylko do Skali Prawicy. Dziękujemy. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączyć się z narodem. Co pani myśli o sytuacji politycznej w naszym kraju? No myślę, że jest wyjątkowo niezdrowa, no bo jesteśmy narodem podzielonym i to sprawia, że no nie wiadomo, co będzie dalej. Czuje pani zaniepokojenie? To znaczy tak, ja czuję zaniepokojenie. To zaniepokojenie u mnie to się przedstawia w ten sposób, że ja to czuję w powietrzu. A co dalej będzie, to ja... No nikt nie jest mądry, zwłaszcza we własnym kraju. I no czekamy na to, co będzie w Sejmie, co dalej będzie robiła władza nasza. Jak się zachowa PiS, to jest głównie w tej chwili bardzo ważne. No i to okazywanie protestów na ulicach. Po prostu w moim przekonaniu Polska musi wyjść na ulicę, żeby się jakoś opowiedzieć. Jedna i druga strona. Sytuacja już jest beznadziejna. Doszła do kresu takiego, że chyba już nie ma wyjścia i chyba już nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić. Po prostu poseł Kaczyński nas nie słucha. On jest tylko posłem. Mówi, że to, co on robi, to jest wszystko zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem, ale niestety tak nie jest. On łamie prawo, łamie konstytucję. Wczoraj po prostu weszli i głosowali wbrew, nie wpuszczali posłów do głosowania. Przepraszam, ale jestem bardzo zdenerwowana. Po prostu nie chciałabym, żeby 81 rok się powtórzył. Nie chciałabym, żeby moje dzieci, moje wnuki miały takie same czasy, jak ja musiałam przeżyć. Dziękuję bardzo.